Cześć załoga, słuchajcie, tak jak obiecałem kiedyś wcześniej, we wcześniejszych odcinkach, pokażę wam szybciutki, krótki poradnik, jak szwagry na rybach robią pszeniczkę na płotkę. Będzie to szybciutko, ja wiem, że tego jest mnóstwo, ale dlaczego my nie mamy wstawić swojego poradnika? Kocyr poszedł, gacek mój. Jak robimy, przygotowujemy pszeniczkę? A co jest potrzebne, jak to zrobić, to zaraz wam wszystko powiem. Oczywiście do zrobienia to potrzebny jest garnek z przykrywką. Ja jeszcze używam cukier, zapach zwykły do ciast, waniliowy i pszeniczka. Pszeniczka, kubeczek. Robię to w ten sposób, że 3 do 1, czyli 3 kubki wody wlewam do garnka i 1 kubek pszenicy. Jak wiadomo, pszenica później pęcznieje i zwiększa swoją objętość, także tej wody i tak ta woda będzie wypita przez pszenicę. No to co, gotujemy. No. Na razie wsypujemy pszeniczkę do garnka. Cyk. I teraz wlewamy 3 kubki wody. Pierwszy kubek wody. Drugi. I teraz będzie trzeci. To są już 3 kubeczki. Jeśli chodzi o cukier, można dodać łyżeczkę, 2. Ja to oczywiście wszystko wsypuję na oko, o, żeby ona była na słodko. Można wziąć łyżkę dużą, zamieszać, żeby to o, w ten sposób. Przykrywamy, odpalamy gazik, ewentualnie płytę i to wszystko na razie. Zostawiamy tak, się zagotuje i resztę powiem później, co zrobić. Właśnie w tym momencie się pszeniczka zagotowała. Jak widać na załączonym obrazku. W tym momencie wyłączamy pszeniczkę i zostawiamy na około 1 godziny. Ja zostawiam na 1 godzinę i zawsze jest gitara. Minęła godzina. Wstawiamy jeszcze raz do zagotowania pszenicę. I po zagotowaniu pszenicy później pokażę, co robić dalej. Pszeniczka dogotowuje się już drugi raz. Zdejmujemy pokrywkę. W międzyczasie, jak jeszcze się dogotowuje, dolewamy troszeczkę waniliowego zapachu, odrobinkę. Ja biorę jeszcze łyżeczko przymieszać. Przykrywamy. Wyłączamy i cała filozofia gotowania pszenicy. Jak zauważyliście, wielkiej filozofii nie ma w gotowaniu pszenicy, także pszeniczka gotowa na jutro na płoteczkę. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Po drugim zagotowaniu zostawiamy pszeniczkę pod przykrywką. Ja zostawiam do jutra, dopiero jutro z rana przed wyjazdem na wędkowanie. Dopiero przeleję w pojemniczek i zabiorę na łowisko.